Pani marszałek, Wysoka Izbo. Umysły mierne potępiają wszystko, co przechodzi ich miarę. To są słowa Franciszka La Rochefoucauld. Ta myśl wybitnie pasuje do tego, z czym mamy do czynienia w ciągu ostatnich kilku dni, również dzisiaj. Otóż w dniu dzisiejszym Chanukowa koalicja podjęła uchwałę o wykluczeniu posła Grzegorza Brauna ze składu Komisji Obrony Narodowej i Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Media informując o tym jednoznacznie wskazują, że jest to kolejna kara wymierzona posłowi Grzegorzowi Braunowi za jego interwencję poselską wobec skandalicznego wydarzenia, do którego doszło na terenie Sejmu w dniu 12 grudnia z udziałem kabalistyczno-talmudycznej organizacji Zwracam Chabad. Panu posłu uwagę na to, co mówi. Dziś prezydium Sejmu podjęło decyzję, że będziemy bardzo ostro reagować na takie stwierdzenia, więc proszę się zastanowić, co pan mówi. Jak do tej pory nie doszukuje się niczego niestosownego. Z udziałem kabalistyczno-talmudycznej organizacji Chabad Lubawicz. Pragnę zaznaczyć, że w regulaminie Sejmu nie ma takiej pozycji w katalogu kar. Mamy zatem do czynienia z prześladowaniem posła Grzegorza Brauna, zemstą polityczną, która uniemożliwia temu posłowi wykonywanie obowiązków. Od dnia dzisiejszego Komisja do Spraw Unii Europejskiej będzie bez chwili zastanowienia w trybie ekspresowym akceptować wszystko, co Eurokołchoz Polsce sufluje. Dziękuję tylko dlatego, posłowi. Że jedynie dociekliwego, dziękuję propolskiego posła. Dziękuję panu posłowi. Do głosu zapraszam pana posła Michała Wosia, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Nie widzę. Do głosu zapraszam pani poseł Anna Wojciechowska.